Czas wolny w Radiu Z dzisiaj spędzam z Igorem. Igor Walaszek, I dzień dobry. Dzień dobry. Co tam w polityce? Czarnek. Czarnek. Słyszałem, że jest Twoim idolem. Uwielbiam Pana Czarnka, oczywiście jest to żart. Panie Czarnku, proszę już iść. Do szkoły. Do szkoły albo, no, przynajmniej jakby wiemy, że może szkoła nie występuje w przyrodzie, natomiast y, kultura osobista również nie występuje, ale można się jej zdecydowanie nauczyć. Jak to było, że małżeństwa homoseksualne nie występują, nie występują w, w przyrodzie. przyrodzie? Piękne. To jest zdecydowanie coś, co z jednej strony poprawiło mi rano humor, bo jest to dosyć zabawne, a z drugiej strony jest to przerażające, bo jest to jedna z osób ważniejszych w tym kraju, więc... I mówi to facet, który lada moment zostanie ojcem. Matko... Jak ci z tym? Mm, ps, nie wiem, kurczę, znaczy ja też niedługo zostanę ojcem, mam nadzieję, że, y, że będę dobrym ojcem, na pewno będę wychowywał moje dziecko w, y, będę uczył je kultury i szacunku do innych ludzi, to jest najważniejsze. De mamy deficyty tego, uważasz? Mało jest tego na świecie? Y, w sensie w Polsce. Brakuje jest, w Polsce. No, okay. w Polsce jest mało, nie wiem jak jest na świecie, bo koncentruję się jakby na Polsce, y, ale brakuje szacunku do drugiego człowieka. To jest zdecydowanie coś, co, co może pomóc naszej planecie, na pewno, e, na pewno ludziom i, i relacjom. Z poważnego tematu wrócę na jeszcze bardziej poważny, czyli dziecko. Sprawy wózków, gadżetów, tego wszystkiego przerabiasz w tym momencie. Przerabiam. Są wózki, które są takie oldschoolowe, na przykład. Są też wózki, które mają już napęd swój własny. także... To trzeba uważać. Na <grym> to jest... Tak. Szukam też takiego wózka, które ma jakby na przykład ma taki pilot i wtedy wychodzisz z dzieckiem na spacer, i włączasz pilot płacz. i ono jeździ w kółko ten wózek po prostu i mówi: cisza. Spokojnie, nie są takie też, no. Słyszałem, że niektóre kosztują tyle co małe samochody już, że wiesz, co nie jakiegoś. A, a myślę, że twoje życie się zmieni po tym, jak pojawi się córka. Myślę, że na pewno. Jakby bardzo czekam, chcieliśmy bardzo z Anią, moją żoną. I e, jest to świetna informacja, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. A co, a co odpowiedziałbyś ludziom, którzy twierdzą, że pakowanie człowieka na świat w takich czasach to jest krzywda dla tego człowieka. No, ale nie mam, in, in, nie mam innych czasów. <laughs> mógł... Przyszły jeszcze. Przyszły jeszcze może być ewentualnie. No tak, ale to wiesz. Ja, ja chciałbym być jednak młodym ojcem, takim, którym, z którym jeszcze e, nie będą się wstydziły, wstydziła moja córka, jakby pokazać na imprezę. Czy, czy, czy iść pobiegać, czy coś porobić po prostu? Wiesz co y, działo się dokładnie 25 lat temu w Warszawie? Co się działo dokładnie? Michael Jackson jeździł po mieście. Wow. Y, odwiedzał szpitale, między innymi spotkał się z panią Kwaśniewską, a wieczorem zagrał swój jedyny koncert na Bemowie dla 100 tysięcy osób. Ja pierdzę. Kim jest do ciebie Michael Jackson? Oj, Michael Jackson, uwielbiam gościa, wielkim artystą, co prawda jakby mam świadomość tego, że większość piosenek, które miał, jakby pisało mu jakby szereg producentów i, i geniuszy, Quincy Jones i jego cała po prostu ekipa genialnych muzyków, natomiast wrażliwość, jaką on przekazywał jest absolutnie nie do powtórzenia i, i to, jest, to jest wspaniałe i oczywiście głos. Czy zgadzasz się z tym, że mamy czas genialnych odtwórców teraz? W sensie jest bardzo dużo festiwali w stylu e, Tribute to Michael Jackson. Nawet nie chodzi tylko o Jacksona, tylko w ogóle o to, że w muzyce mamy wiele trendów, które już kiedyś gdzieś podobne to były. To wszystko zatacza koło i to nawet jak był Michael Jackson, to też zataczało koło trochę jakby ze wcześniejszych czasów, też mam takie wrażenie i jakby ciężko jest cokolwiek nowego wymyśleć moim zdaniem. To skoro o koncertach, wczoraj też yy, miało miejsce ważne wydarzenie. Jak, jak czujesz się żegnając, już tak namacalnie żegnając, projekt Bass Astral? Jeszcze zostało parę koncertów, także jeszcze się nad tym nie zastanawiam. Aczkolwiek yy, no jest to kawał czasu, kawał bardzo fajnego czasu za, za mną. I z jednej strony. Jest mi trochę smutno, że się coś kończy, z drugiej strony patrzę jakby optymistycznie w przyszłości i wierzę, że, że to jest najlepszy moment, żeby, żeby teraz się po prostu rozejść. E jakby w ciszy i spokoju, żeby to wszystko było e, przemyślane, po prostu a nie, nie, nie grane na siłę, bo cenię sobie szczerość w muzyce i jakby to uważam, że prędzej czy później to widać, czy ktoś jest szczery, czy nie. A pojawiły się jakieś poważne zgrzyty? Albo pojawiały się, albo raczej no rozbieżności? Na szczęście, rozbieżności na szczęście nie, ale jakby uważ po, po rozmowie, jaką wielokrotnie przeszliśmy z Kubą, e, stwierdziliśmy, że to jest po prostu dobry moment, żeby sobie porobić swoje rzeczy i iść, iść w dwie strony, bo być może jakby troszeczkę nam się teraz już zaczyna różnić. Różnić światopogląd na, i, i jakby pogląd na muzykę, przede wszystkim. E, dlatego mm, uważamy, że to jest dobry moment, właśnie, żeby się rozdzielić. Trochę u szczytu kariery, nie? To tak. Trochę tak, to, ale właśnie nikt tak to jest, nie robi. To jest, właśnie, to jest fajne. To jest dobre, to jest jak wyjść z imprezy w najlepszym momencie. Dokładnie. I, no, ale iść na inną albo zrobić swoją własną, to jest to. No i tutaj przy okazji opowiedziałeś o swoich planach yy, muzycznych. To, to też zastanawiam się. W którą stronę teraz pójdziesz jako taki płodny i kreatywny artysta? E, no więc tak. Tworzę płytę teraz solową z Bartkiem Dziedzicem i Zolkiem Krzyżanowskim. To są teraz moi, moi najbliższe mi osoby, jeżeli chodzi o muzykę. E, jutro właśnie idę robić, kończyć kolejny kawałek do nich. E, zrobiłem już pierwszy single, który jeszcze nie, e, nie wydaje go. Zrobiłem już do niego teledysk, w sensie nakręciliśmy z ekipą. E, i na razie sobie kolek jakby zbieram sobie materiał, także wiem, że pierwszy raz w życiu mi się nie spieszy z tym. Nikt mi nie wrzucił ciśnienia, że muszę wydawać, do, do 13 września musisz mieć to i to i to, dlatego że mam swoją własną wytwórnię, sam siebie wydaję i sam sobie decyduję, kiedy, e, kiedy to wszystko będzie wychodziło. Pierwszy raz w życiu chciałem, chciałbym zrobić coś takiego, że będę miał kilka rzeczy na stole i po prostu powybieram, że to wychodzi wtedy, to wychodzi wtedy i wtedy. Tylko to zazwyczaj ma się tak, że ma się jedną piosenkę i trzeba ją po prostu wypuścić i, i koniec. Wczorajszy koncert, jak energia? Super, no w Warszawie się gra najlepiej, zdecydowanie, przynajmniej mi. jakby bo, A może dlatego, że jest tutaj zawsze bardzo, bardzo dużo ludzi na naszych koncertach, to jest raz. Dwa, że po prostu tak krzyczą ci ludzie i, i tak no niesamowite to jest. Jak ja dobrze, że mam takie słuchawki, które mi jakby troszeczkę mnie odcinają od, od ludzi, no ale jak je wyciągam na koncercie, żeby sprawdzić, czy, czy, czy jeszcze tam są, bo to jest do tego stopnia, że jakie wkładam do uszu. To mnie odcina i często jest tak, że y, oczywiście to się nie zdarza, teraz już się nie zdarza często, bo tam Michał, nasz, nasz realizator, dba o to, ale wcześniej było tak, że na przykład miałem, nie miałem włączonego takiego ambientu z publiczności, czyli na przykład mówiłem coś, co mi się wydawało śmieszne i była cisza i nie wiedziałem jakby co <grym> jest w grane w ogóle przyję, nie? czy nie czy, tak? czy oni po prostu ze mnie mają teraz takie, co on w ogóle powiedział, nie? A, ale no właśnie to jest kwestia Sławek. Yy, mm... Różnice krakowsko-warszawskie chciałbym z tobą poruszyć też. Jak wjeżdżasz do Warszawy, to przemywasz się święconą wodą? Większe miasto, zdecydowanie. <głos> <głos> więcej, więcej ludzi. E, ludzie na ulicach są nerwowi dużo bardziej, to, to zauważyłem, że no wystarczy 5 sekund się nie, nie ruszyć na światłach od razu, to, to już jest trąbienie. W Krakowie tego nie ma jakoś, tak jest trochę więcej Bo czasu. U was są chyba. takie koki, że u was się w ogóle nie rusza. Na <noise> no to też jest, to też jest, prawda? A i co? A ludzie. Ja lubię ludzi w Warszawie, dlatego że jest to też swoista mieszanka w, dużej, w dużym stopniu ca, całej Polski, i można tutaj znaleźć każdy, kto co lubi. I tu zarabia się więcej hajsu. Trochę więcej jest, tak. Trochę, tutaj przy okazji jeszcze znowu, znowu wrócę do projektu Basastra i Igo, bo ponoć mówiliście jawnie o tym, że robiliście to dla kasy. No na początku, ale to zarabialiśmy po 200 zł wtedy. Zrobiliście to na chwilę, wrócę tak. do przeszłości, żeby być może słuchacze skojarzyli tę przemiłą sytuację, która miała być jakimś spontanem, żeby tak. zarobić, tak? Tak. A, a poszło, jak poszło. No. Bo nie mieliśmy kasy na wakacje yy, i stwierdziliśmy z Kubą, że po prostu zrobimy taki set wakacyjny i pojedziemy grać na ulicy. Jakby, ale to takie dla kasy, nie, nie, że, nie, że tam jakieś wielkie pieniądze i, i mamona. a Aczkolwiek to było takie po prostu, wiesz, 150 zł na ten, wtedy to było dla mnie bardzo dużo. Mogłem sobie pozwolić na nowy ciuch, na przykład, w, nie pamiętam, co tam było na promenadzie w międzyzdrojach wtedy, ale chyba coś w stylu HM, czy coś mogłem wejść po prostu i powiedzieć, chcę ten. I, i miałem, nie? To. A, no, ale jakby przerodziło się to w coś, jakiś bardzo, bardzo duży projekt na, na wielką skalę w Polsce. Czyli w sumie rezygnując z tego w pewnym sensie, rezygnujesz z pewnej kasy. Tak. Czyli artyst fajnie, Faj, fajnie w sensie to, że jednak to, to, co chcesz robić artystycznie, jest ważniejsze od tego... Myślę, że moglibyśmy jeszcze co najmniej parę lat tak na takim piku pociągnąć i zarabiać kasę i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, dla mnie jednak szczerość jest ważniejsza i, i nie czułbym się dobrze z tym, że przyjmuję pieniądze za coś, co mi nie sprawia też jakiejś przyjemności. To, to, nie jest, to nie jest fajne. Czy dzisiaj idąc ulicą i widząc kogoś, czy słysząc kogoś, kto gra, zatrzymujesz się czasami? Tak, pewnie, że tak. Inaczej do tego podchodzisz? Przypominasz sobie tamte czasy? Przypominam sobie, jeszcze nawet chyba dwa lata temu przed pandemią mieliśmy taki moment z kółą, że stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na ulicę właśnie pograć, porobić, ale już trochę się już nie dało za bardzo, jakby że, że to już... Nie było ludzi już. Na <grym> <roku>. Nie było ludzi. <grym> właśnie grać. wyszliśmy <grym> z myślałem, że będzie super, a okazało się, że nikogo nie ma. Nie? Halo, tu nikogo nie ma. <grym> Takim miejscem w Krakowie, które sobie wyobrażam muzycznie, pewnie z racji jakichś skojarzeń manamowych, jest Teatr Bagatela. Tak, no. Tam chyba, jak miał słuchać, muzy na ulicy w Krakowie, to mu chyba poszedł pod Teatr Bagatela, ale nie wiem, czy to. Już chyba nie. Już nie. To Już to jakieś... Bardziej. Tam. E, co, co tam pod Teatrem Bagatela się teraz dzieje? Nic. Chyba nic teraz. Patrzy za... się na planty. Patrzy się na planty. Jest co tam jest. Jest księgarnia fajna obok. Jest e, cukiernia i tyle. W Krakowie kiedyś jadłem najpyszniejsze ciastko z resztek, taką bajaderę, ale taką... Z resztek? No bo bajadera jest z okruchów. Aha, to nie wiedziałem. Bajaderka, takie, taka kula. Może no. teraz nie ma czegoś takiego, bo to jest... No tak, to jest 92, chłopaku, to co ja w ogóle pamiętam. E, ciasto z okruchów, czyli wiesz, to co zostało, robiło się z tego kulę, tam polewało czymś, to się nazywało bajaderka. Teraz normalne ciasto można kupić. <śmiech> <śmiech> nie trzeba z okruchów. Z okruchów, nie te czasy <laughs> w ogóle. No. No dobra. Mm, jak myślisz, co z Daft Punk się stanie po rozstaniu, po rozpadzie? Będą jeszcze grać o Cały salową karierę zaczął. Właśnie... <laughs> <laughs> jako kto w jak? wiem, Daft i Punk. Może bo... się nagle okaże, że jakiś. Yy, cał bo, dlatego, że to, co zrobiliście, yy, kojarzyło mi się od początku z Daft Punk, dlatego wyskoczyłem z tym Daft mm -hmm. Punk kiedyś, bo jakby to, co się działo i ten wasz yy, ruch na koniec teraz. Życzę ci. Yy, Sukcesów takich wiesz, żebyś przede wszystkim spełnił się jako ojciec i miał zdrowe dziecko? Tak, to jest najważniejsze. Ale też, żebyś miał swoich odbiorców zawsze, tego życzę artystom, bo to chyba najważniejsze, żeby mieli swoją grupę, która za nimi. Tak, je. ale też tak. ważne, żeby się nie skupiać nad tym, bo... Odbiorcy to widzą, jeżeli chcesz im dogodzić za wszelką cenę, jakby to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być szczerym ze sobą i tak właśnie zrobiliśmy ten projekt z Kubą, byliśmy szczerze ze sobą, robiliśmy tak, żeby nam się podobało i właśnie ci odbiorcy się pojawili wtedy. Czy ty subiektywnie często wyczuwasz brak szczerości na na, przykład na polskiej scenie? Politycznej zdecydowanie. No to, to wiadomo, ale mówię o przekazie artystycznym. E Da się to wyczuć czasem. Mhm. Że, że jednak dyktuje ktoś yy, z góry więcej. Tak. Czy między innymi dlatego założy, założyliście swoją wytwórnię? Myślę, że dlatego założyłem swoją wytwórnię, że czułem się troszeczkę w jakiś sposób, może tak brzydko mówiąc, okradany z tego, jakby z mojej wartości intelektualnej i z tego, co ja tworzę i przekazuję. Denerwowało mnie to, że ktoś inny ma do tego prawa. To są takie rzeczy, które, które jakby mm, wtedy były dla mnie dziwne. Teraz na szczęście ten rynek już i, i duże wytwórnie się bardzo zmieniły, dlatego że zostały do tego zmuszone przez to, że każdy teraz może wydać płytę. To już nie jest tak, że trzeba iść do, do dużej firmy i ich błagać o to, tylko to już jest teraz ogólnodostępne, przez co to wszystko się też zmieniło i, i chwała za to, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci. Bardzo, bardzo dziękuję.